Witam wszystkich na kolejnym treningu. Mam nadzieję, że wszyscy już jesteście gotowi. Jest 16. Ja tylko jeszcze wyciszę te dźwięki, nie będzie to tak przeszkadzało. O, teraz chyba będzie lepiej. No dobrze, zostajemy na zbiureczkę. Co mi dać? Tej. Pos. Sejzam. Mokso. Zamykam oczy. Otwieramy. Szanowni, dej. Os. Szanowni, dej. Os. Kani, dej. Os. Kierowco. Dej. Os. Os. Mam nadzieję, że ciężarki macie wszyscy naszykowane. Jesteście już troszeczkę rozgrzani, ale króciutką rozgrzewkę jak zawsze sobie zrobimy. Zaczniemy od krótkiego truciku. Łapki i biegniemy. Ok, wystarczy, luźno biodra. Drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno koleno. Drugie kolano. Idzie ręka. Shiro. Idari. Shiro. Naciągam prawą rękę. Rozluźniam lewą rękę. I moje ręce. Shiro. Kamae. Bardzo luźno. Wykrok nogi w przód. Znaczy wymach nogi. Kolano prosto, palce w górę. Ech. I. San. Si. To. Truk. Syć. Ać, tu, tu i zmieniamy nogę, ać, i, san, si, tu, truk, syć, ać, tu, tu i luźno piór. I w drugą stronę. Wykrok do przodu, odchylamy plecy, dociskamy mocno biodro i zmieniamy. Druga strona. Do góry i luźno biodro. I w drugą stronę. Kamae i robimy po łuku nogę do środka. Ech. I. San. Si. Go. Rok. Sec. Hach. Go. Jo. I druga noga. Ech.
I san si to krok syć hać ju ciu i luźno biodra. I w drugą stronę. Jeszcze raz wykrok. Teraz robimy kolano po łuku na zewnątrz. Idź. I. San. Si. Ro. Krok. Syć. Hać. Tu. Tu. I druga strona. Idź. I. San. Si. Tu. Krok. Syć. Hać. Tu. Tu. I luźno biodra. I w drugą stronę. Jeśli mamy parę, to w parach. Jeśli nie mamy, odwracamy się, odchylając się do tyłu. Kręcimy się raz w jedną, raz w drugą stronę. I wystarczy i tyłem do siebie, i klaszczemy w łapki. Ok, wystarczy. I jeszcze raz wykrok. I nogę wymak do przodu, liczę. Idź. I. San. Si. Tu. Róg. Sycz. Hać. Tu. Tu. I zmieniamy. Druga noga. Idź. I. San. Si. Tu. Róg. Sycz. Hać. Tu. Tu. I luźno biodra. I w drugą stronę. I wystarczy. Tyle jeśli chodzi o tą króciutką rozgrzewkę. A teraz przechodzimy do treningu. Zaczniemy od podstaw. Powtórzymy te najważniejsze rzeczy. Przypomnę tylko, że trening jest skuteczny wtedy, kiedy nie zapominamy o tych podstawowych rzeczach, podstawowych technikach, blokach, uderzeniach, przejściach, kopnięciach, a wtedy możemy dopiero doskonalić swoje inne predyspozycje, jeśli chodzi o kata czy o kumite. Stajemy sobie w zenku tsudachi, kamae. Teraz zakładamy ręce na łokcie, tak żeby tułów był, ręce były tak jak jest tułów. Jeśli jest biodro bokiem, to bokiem. Jeśli jest biodro zamknięte, to skręcamy. Żeby to nie wyglądało w ten sposób, że my będziemy kręcili tylko rękami, a tułów będzie prosto. Tułów ma być w ten sposób ustawiony, tak? Uginamy lekko kolano, czyli biodro jest bokiem i robimy ruch do przodu. Jest idź, zamykamy biodro, ni, idź, ni, idź, ni, idź, ni. Pamiętać o tym, żeby oba łokcie były szeroko, prosto, żebyśmy nie przekręcali tych łokci, bo jest taka tendencja, że ciągnie się te ręce w tą stronę. Tak ma być ugięte ręce, ale prosto pracujemy, tułowiem pracujemy, tak? Kolano jest ugięte, wypychamy biodro, wracamy, wypychamy, wracamy, bez pochylania się do przodu. Idź, i, san, si, go, z wydechem, rok, syć, kime, hać, tu, tu. I zmieniamy drugą stronę, ugięte kolano, biodro bokiem, idź, i, san, si, to, krok, sić, hać,
Ciu, dziu. Tutaj starać się, żeby to nie był tylko taki ruch, tylko ma być dynamicznie, tak? Musi być wydech, napinamy brzuch i rozluźniamy. Wydech, rozluźniamy, żeby było widać, że to biodro nadaje ten początek naszej techniki. Jeszcze na drugą stronę robimy, zmień, bo tam robiliśmy 20, tu 10. Na tą stronę teraz jeszcze 10 powtórzymy. To zmieniam przecież. Nie, zmień z powrotem. Eć, ni, san, si, ko, rok, sić, hać, kio, ciu. Ok, wystarczy. Teraz bierzemy swoje ciężarki. Obie ręce są na biodra i to samo będziemy robili, ale z ciężarkami jest H. Wypychamy i bardzo proszę, żeby zwrócić uwagę, że przy wszystkich ćwiczeniach z obciążeniem nie robimy dynamicznie. Nie wolno zrobić dynamicznie z tego względu, że ten ciężar powoduje nam naciągnięcie naszych stawów, a to jest niezdrowe. To ma być teraz robione tylko ruch biodro, ręka się zatrzymuje. Wypracowujemy sobie siłę, siłę mięśni. Obie ręce na biodro i robimy. Ecz, ni, ecz, ni. Natomiast jeśli mamy rękę z przodu, to starać się, żeby ta ręka wróciła jak najszybciej. Tutaj stawy nie cierpią, bo tu pracuje tylko siła mięśni. Przy wypychaniu wolny ruch, przy powrocie szybki ruch. I robimy. Eć, ni, san, si, go. Powoli do przodu, rok szybko. Syć, powoli. Hać, kio. Biodro szybko, ciu. Jeszcze raz wytłumaczę, o co mi chodzi w tym ćwiczeniu. Do przodu, kiedy robimy uderzenie, robimy szybko biodro, ale powoli rękę. Z powrotem robimy szybko rękę. Jest eć, biodro, powoli rękę. Tutaj pracuje siła mięśni. Tutaj staramy się zwiększyć dynamikę naszego wykonania. Zmieniamy drugą stronę. Kamae, kolano z tyłu ugięte. Jest eć, szybko biodro, powoli ruch, ni, szybki powrót. Eć, ni, san, szybko biodro, si, go, rok, syć, hacz, ciu. Ciu. I zmieniamy nogę. Jeszcze raz to samo robimy. Ejdź. Ni. San. Si. Go. Rok. Szybszy powrót. Sić. Wolniej ręka do przodu. Hać. Ciu. Ciu. O, właśnie o to chodzi. Zmieniamy nogę. Szybko biodro, ale powoli ręka. Ejdź. Ni. Teraz z powrotem. Powrót robimy jak najszybciej. Ejdź. Powoli ręka, ni, szybko ręka, san, si, go, rok, syć, hać, kio, dziu. Odkładamy ciężarki. To tak się fajnie dzieje, kiedy nie mamy ciężarków i zrobimy teraz to samo ćwiczenie, ale teraz będziemy robili dynamicznie jedną i drugą technikę, nie zapominając o biodrze. Zauważycie, że te wasze ręce są tak jakby trochę lżejsze. I teraz tym bardziej musimy robić dynamicznie. Kamae, ejdź, ni, san, si, szybko powrót, go, rok, sić, hać, kio, dziu, na dwa tempa. Ejdź, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kio, dziu, super. I robimy drugą stronę. Ejdź, ni, san. Szybki powrót, si, go, rok, syć, hać, kio, dziu. I jeszcze raz zmieniamy, ale teraz chciałbym, żebyśmy spróbowali robić to na jedno tempo. Ćwicząc na dwa tempa, omijamy taki ważny element jak nauka szybkiego rozluźniania mięśni, bo mamy czas na to, jeżeli liczymy na dwa tempa. Natomiast jeśli robimy na jedno tempo, uderzamy, to my musimy luźno, uderzamy kimę i jak najszybciej musimy rozluźnić rękę i wrócić.
I to wcale nie jest takie proste. Bardzo proszę, żeby to nie wyglądało, że jeszcze technika się nie skończy, a my już robimy powrót ręki, tylko musi być kime powrót, tak? Jak najszybciej musi być do przodu, jak najszybciej z powrotem. Chodź. Kamae. Jedno tempo. Eks. Ale kończ technik. Ni. San. Si. To. Rok. Sec. Hacz. Kiu. Tu. Ok. I zmieniamy drugą stronę. Pamiętajcie o tym, że biodro musi nadawać ruch. Jak najszybciej, żeby to nie było tylko sama ręka, bo wtedy to jest ruch ręki, a nie jest to technika. Ec, ni, san, kończ bardziej, si, ko, rok, sec, hać, kio, jo. Ok, i rozluźniamy ręce. Bierzemy teraz sobie ciężarki. Stajemy w zenku cudaci i z ciężarkami robimy gedambarai powoli gyakuzuki. W tych wszystkich ćwiczeniach z obciążeniem jeszcze raz przypomnę, że nie robimy dynamicznie, robimy bardzo powoli bloki uderzenia. Teraz mamy sobie wypracować siłę mięśni. Ale musimy pamiętać o tym, że jest biodro, to biodro robi ruch. Zwracać tylko uwagę na to, że nasze ręce nie będą teraz blisko ciała, bo nam ciężarki będą przeszkadzały. Niemniej starać się, żeby jak najbliżej naszego ciała te ręce pracowały. I robimy. Ni. San. Si. To blok przejściowy. Rok. Syć. Hać. Ciu, zmieniamy druga strona. Ej, ni, san, si, go, zwracać uwagę, żeby się nikt nie uderzył ciężarkiem. Rok, sec, hać, kiu, ciu. I jeszcze raz zmieniamy stronę. Ej, ni, san, si, go, biodro, rok, sec, hać. Tu, tu. I zmieniamy strona druga. Ej, i, san, si, to, rok, sić, hać, tu, tu. Odkładamy ciężarki. I teraz robimy dokładnie to samo, ale jak najdynamiczniej. Z zachowaniem tego, że jest kime na końcu, teraz robimy dynamicznie, teraz robimy mocno, robimy bez ciężarków, staramy się wykorzystać ten element, że można zrobić kime i robimy dynamicznie. Ej, ni, san, si, go, rok, syć, zwracając uwagę na kolano, hać, biodro, kiu, dziu. I zmieniamy druga strona. Ej, ni, san, si, go, rok, seś, hać, do, do. I jeszcze raz robimy zmianę. Będziemy robili dzisiaj po dwie serie. Ej, ni, san, si, go, rok, seś, hać, do, do. I druga strona. Kuba oczywiście nadaje szybkie tempo. Jeśli ktoś nie nadąża tym tempem, to w tym czasie, kiedy ja coś dopowiadam, to bardzo proszę, żeby skończyć to ćwiczenie. Starać się jednak wykonywać w miarę możliwości, w takim tempie, jak my to wykonujemy, żeby to ćwiczenie miało podobny efekt. I druga strona. Ej, ni, san, si, go, rok, syć, hać, kio, ciu. I rozluźniamy ręce. I znowu bierzemy ciężarki, stajemy w zenku cudaci i teraz robimy uchiuke gyakuzuki. Od spodu uchiuke gyakuzuki. Zwracać uwagę, żeby się nam tutaj
nie zahaczyły ciężarki z rękami, żeby się nie uderzyć. Przypomnę, robimy powoli te elementy. Tu robimy dynamicznie tylko biodro, ale powoli robimy ruch. Teraz robimy siłą mięśni. Mięśnie pracują. Kamae i robimy ni, san, si, go, rok, sić, hać, kiu, kiu. I druga strona. It, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kiu, kiu. I jeszcze raz zmieniamy stronę. It, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kiu, kiu. I na drugą stronę. It, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kiu, kiu. Odkładamy ciężarki. Chwileczkę rozluźniamy ręce. I teraz zrobimy dokładnie to samo, ale bez ciężarków. Teraz robimy kimę, robimy dynamicznie, jak najszybciej robimy dany element. I na dwa tempa. Ej, ni, san, si, go, rok, dłuższe przerwy między technikami. Sić, hać, kio, kio. I druga strona. Raz, dwa i taka sekunda przerwy. Ej, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kio, kio. I znowu zmieniamy. Robimy drugą serię. Ej, ni, san, si, kio, rok, sić, hać, kio, kio. I na drugą nogę. Ej, ni, san, si, kio, rok, sić, hać, kio, kio. I rozluźniamy ręce. Robimy sobie łyczek wody i za chwilę wracamy. Ja staram się szukać pozytywów z tej sytuacji, że nie jesteśmy na sali, tylko ćwiczymy w warunkach domowych. Trzeba się na to troszeczkę przestawić. Nie można się ustawić do tego w ten sposób, że a, nie jestem na sali, nie ćwiczę, bo w domu ten trening nie przynosi efektów. Ja uważam, że w każdym miejscu ten trening będzie skuteczny, jeżeli będziemy mieli odpowiednie do tego nastawienie. Na pewno Kuba na tym skorzysta, bo ja na treningu nigdy nie poświęcam mu tyle czasu, bo grupa jest duża. Tutaj Was nie widzę, więc mogę całą swoją uwagę poświęcić dla niego i zwracam mu uwagę na takie drobne detale, które jeszcze trzeba sobie dopracować i Wam też polecam, żebyście kręcili swoje treningi. Oglądacie na jednym telefonie czy na komputerze, niektórzy oglądają to w telewizorze, ten ekran jest wtedy większy, a drugim telefonem czy kamerką spróbujcie się nakręcić, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda Wasz trening. My swój trening możemy obejrzeć zawsze, bo te nasze treningi się zapisują, natomiast Wy oglądacie tylko nas. Chciałbym, żebyście się przekonali, jak to wygląda, kiedy ustawiacie telefon czy kamerkę i nagrywacie cały swój trening od początku do końca. Żebyście mogli zobaczyć, co zrobiliście, jak Wasze techniki wyglądały, jak do tego podchodzicie, żebyście mogli ocenić samych siebie, bo tak Wy tylko możecie zobaczyć to, co my robimy, siebie już nie oglądacie. To jest taki duży minus tego ćwiczenia, jeśli ktoś nie zwraca Wam uwagi na drobne rzeczy. Wy już dużą wiedzę posiadacie, dlatego bardzo zachęcam do tego. Nakręcacie sobie swój filmik, można go obejrzeć, można go nawet skasować. Wcale nie musicie się nim nikomu chwalić, ten trening. Nagrany trening ma być tylko do Waszej wiadomości. Więc bierzemy ciężarki. Kamae. I teraz robimy sotouke, gyakuzuki. Na podobnej zasadzie. Ejc, ni. Ze zwróceniem uwagi, że tutaj przekręcamy przedramię, zatrzymujemy. Wypychamy biodro, robimy jaku zugi.
I robimy. I sam, si, go, wydech, rok, syć, hacz, kiu, dziu. I zmieniamy druga strona. Ic, ni, sam, si, go, rok, syć, hacz, kiu, dziu. I jeszcze raz zmieniamy nogę. Ic, ni, sam, si, go, rok, sić, hacz, kio, dziu. I druga strona. Ic, ni, san, si, go, rok, sić, hacz, kio, dziu. Odkładamy ciężarki. Rozluźniamy sobie ręce. I teraz zrobimy to samo, ale bez ciężarków. Teraz robimy dynamicznie, teraz robimy jak najmocniej, teraz robimy jak najszybciej pojedynczą technikę. Ja nie chcę, żeby to było, mamy skończyć technikę. Interesuje mnie pojedyncza technika, pojedynczy blok, pojedyncze uderzenie. Nie starajcie się robić jak najszybciej całości, tylko jak najszybciej pojedynczy element, który ćwiczymy. Hamaje i robimy. Ni, san, si, ko, krok. Sić, hać, kio, dziu. I zmieniamy druga strona. Ejc, ni, san, si, ko, krok. Sić, hać, kio, dziu. I zmieniamy druga strona. Ejc, ni, san, si, ko, krok. Sić, hać, kio, dziu. I jeszcze na drugą nogę. Ejc, ni, san, si, ko, krok. Sić, hać, kio, dziu. I rozluźniamy. Właśnie teraz zauważyłem, że Kuba jak robi dynamicznie, to do kimy jest takie, to nie dlatego, że robi wydech, tylko dlatego, że jego techniki są, jego bloki są dynamiczne. To, co wisi nam tutaj u lampy, to jest tak zwany łapacz snów, ale w tym momencie, kiedy Kuba robił dynamiczne techniki, on pracował, to znaczy, że ta dynamika jest odpowiednia. Ja czasami Wam mówiłem o tym, że można sobie ustawić piłeczkę, starać się w nią trafić albo zaświecić świeczkę i próbować, zatrzymując uderzenie przed świeczką, zgasić jej płomień. To będzie świadczyło o naszej dużej dynamice, bo wtedy wyzwala się pęd powietrza, który pozwoli nam zgasić świeczkę. Bierzemy ciężarki. Kamae. Przy tym bloku bardzo proszę, żeby uważać, żeby sobie nie podbić oka, żeby nie wybić sobie zębów. Szczególnie jeżeli ktoś się pomyli, będzie robił ruch agę ukę przed, przy samej brodzie. Tutaj musimy robić na zewnątrz. Tu też przekręcamy. Przypomnę, że teraz robimy bardzo powoli, ale robimy ruch siłowy. Powoli blok zatrzymujemy. Ruch siłowy. Kamae i robimy. I san, si, go, rok, sić, hacz, kiu, dziu. I zmieniamy. Druga strona. Ic, ni, san, si, go, rok, sić, hacz, kiu, dziu. I zmieniamy. Druga strona. Ic, ni, san, si, go, rok, sić, hacz, kio, dziu. I druga dziesiątka na nogę. Ic, ni, san, si, go, rok, sić, hacz, kio, dziu. Odkładamy ciężarki. Rozluźniamy troszeczkę ręce. No i oczywiście zrobimy sobie po dwie serie na stronę. Teraz będziemy robili dynamicznie. Starać się, żeby teraz robić pełną technikę, nie zapominając o pracy tego biodra, to co robiliśmy. Te łokcie można zastąpić sobie kijem, jeżeli ktoś ma na tyle miejsca w domu. To może sobie zrobić w ten sposób. Może to być oczywiście krótszy kij. W
ten sposób i teraz tak jak mamy ustawione biodro, tak ustawiony jest kij. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że to wszystko zależy od tego, jakie mamy warunki w domu. Króciutki kij można sobie do tego dopasować albo kontrolować te elementy tak jak robiliśmy to wcześniej. I robimy agiełk. Ech, ki, chan, si, go, rok, sić, hać, do, jo. I zmieniamy. Druga noga. Ech, ki, chan, si, go, rok, sić, hać, do, jo. I zmiana. Ech, ki, chan, si, go, rok, sić, hać, do, jo. I zmieniamy stronę. Ech, ki, chan, si, to, rok, sić, hać, kio, kio. I rozluźniamy ręce. Bardzo Was proszę o to, żebyście starali się robić jak najdokładniej to ćwiczenie. Kiedy mówię, że robimy dynamicznie, kiedy robimy jak najszybciej, kiedy robimy jak najmocniej, to starać się, tych powtórzeń nie ma dużo. Natomiast kiedy mówię, że robimy bardzo powoli, szczególnie z ciężarkami, im zrobimy szybciej ruch, tym nasze mięśnie się mniej zmęczą. Im będziemy robili wolniej ruch, tym dłużej pracują nasze mięśnie. Taka jest zależność przy ćwiczeniach z obciążeniem i proszę na to zwracać uwagę. Została nam jeszcze jedna technika do przećwiczenia i będziemy sobie tą technikę teraz robić. Kamae. Ale teraz stajemy w koku cudaci i będziemy robili układ do szuto. Ech, ni, cały czas na jedną, albo nie, będziemy zmieniali. Jest ech, dostawiamy nogę. Ni, dostawiamy san, si, w ten sposób, tak? Pamiętając o tym, że są bloki przejściowe. Uwaga, zaczynamy. Ech, ni, cofamy nogę. San, si, to, rok, syć, hać, to, to. I jeszcze robimy. Ić, ni, san, si, to, rok, syć, hać, to, to. Odkładamy ciężarki. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na taki dosyć istotny element. Kiedy robiliśmy z obciążeniem, to starać się, kiedy ściągamy nogę, że to nie jest ruch nogi. To jest ruch biodro. To biodro mi zabiera moją nogę. Wtedy to będzie nam pozwalało na to, że my nie będziemy się pochylali. Bo biodro wciągnie całe moje ciało, to biodro ma wciągać ten ruch. I teraz robimy to samo, ale bez ciężarków. Teraz już robimy dynamicznie, tak? Ale też zamieniamy. Zwróćcie uwagę na to, żeby ręce się tu nie krzyżowały, tylko żebyśmy robili pełny podwójny blok. Starszą grupę zachęcam do tego, żeby nie zatrzymywała tutaj rąk. Jeden płynny ruch. Nie ma zatrzymania. Ech, ni, san, si, to, rok, sić, hać, to, to. Rozluźniamy. Jeszcze większą uwagę zwrócić na to, żeby nie zatrzymywać tych rąk skrzyżowanych, żeby jak największe pole było osłonięte blokiem przejściowym. I robimy drugą dziesiątkę. Licz. Ech, ni, san, si, to, rok, syć, hać, to, to. Ok. Rozluźniamy ręce, rozluźniamy nogi, łyczek wody i za chwilę wracamy dalej do treningu.
Bierzemy ciężarki. Stajemy sobie w lekkim rozkroku, stopy po ukosie. Nie tak jak do kibadachi, stopy po ukosie. Teraz będziemy robili, uginamy kolana po ukosie, nie do przodu, po ukosie tak jak stopy i po ukosie podnosimy ciężarki i wracamy. Tempo ić, tempo ni. Ważne, żeby nasza dłoń była w ten sposób, nie w ten sposób. Zupełnie inaczej mięśnie są ułożone i zupełnie inaczej mięśnie pracują, tak? I ważna rzecz, żeby nie pochylać się, tylko mamy mieć tułów wyprostowany. Ręka nie wyżej niż bark. Na wysokości barku jest największe przeciążenie, czyli najwięcej siły musimy użyć, kiedy ta ręka jest na wysokości barku. Uwaga, ejc. I san. Si, po ukosie do przodu. Go, do przodu po ukosie. Rok. Si, tak jak kolana, hać. Kio, dziu, ejc. I trochę niżej ciężarki, san. Si, go, rok, sić, hać, kio, dziu. I jeszcze 10, ejc. Ni, san, si, go, rok, sić. Nie za wysoko, hać, kio, dziu. Odkładamy sobie ciężarki, rozluźniamy ręce. I znowu ciężarki w dłoń. Tak, dużo będzie ćwiczeń jeszcze z obciążeniem, ćwiczeń siłowych. Musimy sobie wzmocnić ręce, wzmocnić nogi. Zenku cudaci. I to, co robiliśmy ostatnio. Ić. Ni. San. Si. W ten sposób robimy, tak? Ić. Ni. San. Si, go, rok, pracuje biodro, syć, hać, kio, dziu. Zmieniamy druga noga. Ić, i, a tak, san, si, go, rok, syć, hać, kio, dziu. Zmieniamy nogę. Teraz polecam, że jest ić, ni, san, si, w ten sposób robimy, tak? Większe obciążenie, szczególnie dla tych osób troszeczkę starszych, ze starszymi stopniami, to dla Was jest obowiązkowe ćwiczenie, natomiast młodsi mogą robić to, co robiliśmy do tej pory. Uwaga, ić, i zamieniamy ręce, san, si, go, rok, blisko ciała ręce, syć, hać, go, dziu. Rozluźniamy ręce, zmieniamy pozycję, ić, i, san, si, go, rok, syć, hać, ciu, prosto plecy, ciu. Odkładamy ciężarki, rozluźniamy ręce. I żeby ręce troszeczkę odpoczęły, stajemy w feldaci. Przypomnę, że nie na prostych nogach, bo wtedy ciężar jest na obu nogach równo. Uginamy nogę z tyłu, noga przednia jest odciążona i dynamicznie robimy kizami maigeri. Kizami, czyli stopującą technikę kopnięcia do przodu. I robimy hej, i san, si. Starać się jak najmniej tułów angażować. Go. Rok. Syć. Hać. Kiu. Ciu. I zmieniamy nogę. Bardzo proszę, żebyście zwrócili uwagę, że w tym ruchu nie ma przenoszenia ciężaru. Cały czas ciężar jest na
tej samej nodze. Cały czas nie ma takiego przeciągnięcia, żeby zrobić kopnięcie, tylko ciężar ciała jest cały czas na nodze, cały czas tu w swoim miejscu. I robimy na drugą stronę. I sa, dynamicznie, si. Go z wydechem, rok, si, hać, kio, cio. I druga noga. Ej, ni, sa, si, dynamika, go. Rok, jak najszybciej, seć, hać, kio, cio. I zmieniamy stronę. Ej, ni, sa, si, do, rok, seć, hać, kio, cio. I luźno bioderek. Drugą stronę. Bierzemy ciężarki. Teraz stajemy. Stopy mają być równolegle, szeroko. Tak, będziemy teraz schodzili do kibadachi, ale będziemy schodzili do kibadachi. Ręce będziemy wyciągali w bok. Zwracać uwagę na to, żeby nie ręce za wysoko. Nie stoimy pod lampą, żeby ktoś nie trzasnął sobie żerandola lub żarówki. I zwracać uwagę na to, że kolana idą nie do środka, tylko kolana idą na zewnątrz. Uwaga! I robimy. Jesteś. I. San. Si. Go. Rok. Sić. Powoli ręce podnosimy. Hać. Kio. I powoli opuszczamy dziur. I. San. Si. Go. Rok. Sić. Hać. Kio. Kio. Rozluźniamy ręce. Jeśli ktoś się zastanawia, jakim ciężarkiem ćwiczyć, to ciężarek musi być dopasowany do wielkości osoby. Jeśli to już jest osoba na tyle dobrze zbudowana, to ona wtedy może sobie dodatkowo zwiększać to obciążenie. Czyli to już może być 1,5, 2, 2,5, nawet 3 kg ciężarek do tych wszystkich ćwiczeń siłowych będzie dobry. Natomiast wszystkie mniejsze dzieci bardzo proszę, żeby nie ćwiczyły z większym obciążeniem niż 0,5 kg ze względu na to, że będzie dochodziło do takiego nienaturalnego garbienia się, a to jest niewłaściwe przy wszystkich ćwiczeniach, które będziemy wykonywali. Jeśli ktoś chce, to może sobie policzyć, ile więcej kilogramów podniesie w momencie, kiedy jego ciężarek będzie ważył kilogram, a będzie ważył 1,5 kg. Czyli dwa ciężarki ważą 2 kg po kilogramie albo 3 kg po 1,5 kg. Jeśli zrobimy 100 powtórzeń, czyli podnieśliśmy 100 kg więcej przy różnicy tylko 0,5 kg, oczywiście przy 100 powtórzeniach. I kolejne ćwiczenie. Stoimy w ten sposób. Proste ćwiczenie, ale bardzo trudne ćwiczenie. Bardzo ważne jest, żeby się nie garbić, nie pochylać, nie skręcać łokci. Plecy mają być wyprostowane i podnosimy ręce jak najwyżej. Dzisiaj sobie zrobimy troszeczkę utrudnienie, bo na jedno tempo będzie ić. Robimy raz, dwa i dopiero zatrzymujemy. Tak, znowu jest ić. Raz, dwa, dopiero zatrzymujemy. I dzisiaj zrobimy sobie takich powtórzeń dwie serie. Uwaga, ić. Robimy raz, dwa, ni. San. Si. Go. Rok. Seć. Hać. Kio. Jo. Rozluźniamy ręce, czyli trzymamy sobie ciężarki, ale staramy się rozluźnić całe mięśnie. I robimy drugą serię. Kiedy zaczynacie czuć, że te mięśnie nie chcą dźwigać, że stają się takie twarde, że czasami jest taki jakby piekący, troszeczkę piekący ból, to znaczy, że wasze mięśnie pracują. To znaczy, że
dobrze ćwiczycie na treningu. I robimy drugą serię. Ex. Ni. San. Si. Oczywiście oddychamy. Go. Rok. Sej. Hać. Kyo. Jo. I odkładamy ciężarki. Rozluźniamy sobie ręce. I żeby nam troszeczkę ręce odpoczęły, dostajemy feldachi i robimy po 10 na stronę Kizami Maigiri. Liczę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I zmieniamy druga noga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9 i rozluźniamy. Było tylko po 10. Rozluźniamy bioderka drugą stronę. Bierzemy ciężarki. Ostatnio mieliśmy pływać na żabkę, nie zdążyliśmy zrobić tego ćwiczenia. To dzisiaj sobie popłyniemy na żabkę. Ja pokażę najpierw do przodu. Stopy dajemy lekko po ukosie i będziemy płynęli na żabkę. Tempo idź. Przyciągamy ciężarki do siebie. W dół schodzimy, odciągamy i prostujemy. To jest tak, jakbyśmy płynęli na żabkę. Bardzo proszę, żeby zwrócić uwagę na to, że w tym momencie, żeby się nie pochylać. Plecy mają być wyprostowane, przedramiona pracują, podnosimy się. Przedramiona pracują, podnosimy się, tak? Tak stanę, żebyśmy sobie nie przeszkadzali. Stopy po ukosie. I robimy. Syć do góry. Płyniemy i ręce w dół. Ni. Sam. Ale do siebie, dopiero w dół. Si. Go. W ten sposób dłonie trzymamy. Rok, nie tak ciężarki. Sić, tak jakbyśmy na żabkę płynęli. Odgarniamy wodę. Hacz. Kiu, w ten sposób ręce, ale odgarniamy wodę. Dziu. Rozluźniamy. Bardzo ważne jest w tym ćwiczeniu, żeby nie tak ręce pracowały, tylko ręce dajemy do przodu. Przekręcamy, tak jakbyśmy płynęli sobie na żabkę. Moja ręka musi się skręcić. I robimy drugą serię. Uwaga. Jedziemy. Ni. San. Si. Go. Mogą ciężarki zostawać tu. Rok. Mogą ciężarki wracać na dół. Si. Hacz. Kiu. Dziu. I odkładamy ciężarki. Rozluźniamy ręce. Ja już patrzę, jak stoimy z czasem. No, to jeszcze zdążymy to zrobić. I bierzemy ciężarki. Teraz będziemy robili zejście do kibadachi. Pokażę tu bokiem. Jest idź. W ten sposób. Ni. Kibadachi. Podciągamy ręce. Wyciągamy dwa cuki. Przekręcamy wtedy ręce na wprost. Ręce wracają i dopiero wracamy. Jeszcze raz pokażę z drugiej strony. Jest idź. Do przodu. Wracają ręce i dopiero wracamy. W ten sposób robimy. Uwaga. I jedziemy. Idź. Raz, dwa, trzy, cztery. Ni. San. I tu robimy z zatrzymaniem. Każdy jeden ruch jest zatrzymaniem. Si. Go. Rok. Sić. Hacz.
Ciu. Rozluźniamy trochę nogi, rozluźniamy ręce. Można zawsze przy tym na chwilę odłożyć ciężarki, żeby mięśnie troszeczkę się rozluźniły, ale że czas szybko płynie, to są krótkie przerwy. Bierzemy ciężarki i wracamy do ćwiczenia. Robimy jeszcze raz tą samą serię. Uwaga! Idź! Raz, dwa, trzy, cztery. Ni! San! Si! Go! Rok! Sejdź! Hać! Kio! Jo! I odkładamy ciężarki, rozluźniamy ręce. I przerwa się skończyła, bierzemy ciężarki. Musimy troszeczkę dopracować nasze mięśnie. Chciałbym, żebyśmy teraz sobie te ćwiczenie robili na tyle długo, że nasze mięśnie zesztywnieją, że będzie nam ciężko wykonać ten ruch. Oczywiście mięśnie później po chwili dojdą do siebie, natomiast na pewno będzie ich trzeba zmusić do troszeczkę większej pracy. Teraz nogi nie pracują, będą pracowały same ręce. Ja będę liczył, będziemy zatrzymywali tempo. Idź, ni, san, si. Cały czas w ten sposób będziemy robić. Pamiętać o tym, żeby się nie garbić, żeby nam łokcie nie uciekały do tyłu, tylko łokieć wyciągamy bokiem. Nie ma go być widać żadnej innej strony. Uwaga! I robimy. Ni, san, si. To powoli, rok. Sić to nie ma być hać, nie szybko. Kio, powoli, dziu, powoli robimy. Ni, jeszcze wolniej, san. Si, to rok. Syć, oddychamy, hać. Kio, dziu, ejc. Ni, san. Si, to rok. Sejdź, hać, kio, dziu, ejc, ni, san, si, go, jeszcze wolniej, rok, sejdź, hać, kio, dziu. Odkładamy ciężarki, rozluźniamy ręce. Zostało nam jeszcze pół godziny treningu. Ale damy radę. Dobra, żartowałem. 35 minut jeszcze. Mięśnie nie mogą teraz odpoczywać. Będą odpoczywały później. Bierzemy ciężarki. Teraz też nogi nie pracują. Będą pracowały same ręce. I robimy na zmianę. Idź. I san. Teraz ciężarki trzymamy w ten sposób. Nie w ten sposób, tylko tak trzymam. Tak? I robimy jest ić, ni, san, si, go, prosto plecy, rok, sić, hać, kiu, dziu, wolniej ruch robimy, ić, ni, jeszcze wolniej, san, si, jeszcze wolniej, go, rok, sić, hać, kiu, dziu, ić. Ni, san, si, ale same ręce pracują, go, nie skręcamy barków, rok, si, same ręce, hać, kio, dziu, i ostatnie 10, idź, same ręce, ni, san, si, go, rok, sić, hać, kio, dziu, i teraz dopiero odkładamy ciężarki, i rozluźniamy sobie ręce. Żeby ręce nam troszkę odpoczęły, to machniemy sobie po 10 razy kizami Maigeri. Zwrócę tylko uwagę jeszcze raz na to, żeby się nie
odrywać, tylko ciężar ciała już ma być tak, żeby można było dźwigać nogi. I pamiętajcie o tym, że to nie ma być ruch nogi, tylko kolano. Dźwigamy kolano, a potem jak najszybciej nogę wypychamy do przodu. Nie prostą nogę podnosimy do góry. Kolano, kopnięcie. Tak? I robimy. I tam, czyli wyżej. To rok. Syć. Tać. To do. I zmieniamy druga noga. Ejdź. I sam. Si. To rok. Syć. Tać. To do. I rozluźniamy nogi. Bioderka w drugą stronę. Ok. Bierzemy ciężarki. Przed chwilą ćwiczenie robiliśmy w ten sposób, ułożona dłoń. Teraz obracamy, zatrzymujemy rękę w ten sposób. Tak ręka robi obrót zatrzymania. Jeszcze raz przypomnę, żeby nie robić jak najszybciej, tylko im wolniej dźwigamy rękę i im wolniej ta ręka wraca, tym większy efekt ćwiczenia. Starać się zgrać ten ruch, żeby te ręce pracowały jednocześnie. Ale chciałbym, żeby to nie wyglądało w ten sposób, że my kosztem skrętu barków nadrabiamy to, co powinny zrobić nasze mięśnie. Barki są tak, jakbyśmy stali przy ścianie, pracuje tylko sama ręka. Jak widzicie, moje barki w ogóle nie pracują i proszę na to zwracać uwagę. Uwaga, robimy bardzo powoli. Idź. Ni. San, jeszcze wolniej. Si. To. Rok. Syć. Hać. Kio. Jo. Idź. Ni. San. Si. To. Rok powoli. Syć, hać, kio, dżu. I teraz przyspieszamy. Idź, ni, san, si, kio, rok, syć, hać, kio, dżu. Idź, ni, barki sztywno, san, si, kio, rok, syć, hać, kio, dżu. I znowu zwalniamy. Idź. Ni, wolniej, san, si, go, rok, syć, hać, kio, dżu. Odkładamy ciężarki i teraz można zauważyć, jak puścimy nasze ręce, że one jak gdyby same chcą lecieć do góry. Są takie lekkie, bo te mięśnie nas ciągną cały czas do góry. Rozluźniamy w międzyczasie ręce. No to nie zdążyliśmy wszystkiego zrobić to, co sobie zaplanowałem, ale mam nadzieję, że skończymy to na kolejnym treningu. Jutro treningu nie będzie, ja jutro mam służbę, pracuję, natomiast spotkamy się w czwartek o godzinie 16. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy. Jeśli nie będę mógł wziąć udziału w treningu, to na pewno o tym wszystkim wcześniej poinformuję. A za dzisiejszy trening dziękuję. Jeśli ćwiczyliście z kimś w domu, to trzeba podziękować sobie za wspólny trening. Stajemy na zbióreczkę. Musum widać. Rej. Os. Sejzam. Siadamy. Dla mnie bardzo ważne jest, że nasz każdy trening zaczyna i kończy się etykietą dojo. To nie jest zwykłe wykonywanie jakichś tam ćwiczeń sobie w domu, tylko to jest normalny trening. I chciałbym, żeby pamiętać o tym, że ta etykieta, ta ceremonia z rozpoczęcia i zakończenia tego treningu jest ważnym elementem w kulturze, właśnie jeśli chodzi o kwestie trenowania sztuki walki, jaką jest karate. To jest nieodzowny element. Nie należy o tym zapominać. To nie są tylko wytrenowane ręce, nogi. To jest cała filozofia i tego trzeba się trzymać. O tym nie należy zapominać. I bardzo proszę, żeby to właśnie respektować i przestrzegać.
Mokuso, zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Tymok, otwieramy oczy. Szamani Rej. Os. Shirani Rej. Os. Kani Rej. Os. Hiroksu. Rej. Os. Arigato. Dziękuję i widzimy się w czwartek.